No dobra, kombinacjami dalej ci nie będę męczył. Rozgrzaliśmy się końcówką, rozgrzaliśmy się kombinacją. No to pora trochę na, moi drodzy, gry pozycyjnej, debiutu. I poznamy dzisiaj pojęcie związania. Zawsze w warcabach, wykonując posunięcie, musimy nie tylko patrzeć na to, co możemy własną pozycją osiągnąć, ale jak sobie to pokazywaliśmy między innymi przy pozycji Waldubi, patrzeć na możliwości przeciwnika. Czyli jeżeli przeciwnik nie wpadnie na żadne kombinacje w partii, co na średnim, wyższym poziomie się zdarza, nawet całkiem często, na tym najwyższym to bardzo często, trzeba umieć ograniczać jego możliwości. I temu służy właśnie związanie. I pierwszy typ pozycji związanej już poznałeś, bo to jest pozycja klasyczna. Pamiętasz klasykę? Tak. Klasyka to jest obustronne związanie w centrum, więc klasyka to jest pozycja, która bardzo często występuje na każdym poziomie, bo to jest obustronne związanie w tym samym miejscu, więc oboje przeciwnicy taką samą przestrzeń sobie ograniczają. Ale są inne typy pozycji związanych i dzisiaj poznasz jedną z tych innych. Przykładowy taki debiucik, który sobie przerobimy, 32-28, nazywany debiutem Rafaela, przypomnę, już ci nie będę męczył o nazwy. Jakie są możliwości kontynuacji? Ostatnio sobie pokazywaliśmy 18-23. Bardzo popularnym jest na przykład wyciąganie 19-23, bo od razu rozwijasz dzięki temu swoje długie skrzydło od piątki. I to jest tak zwana partia amsterdamska. A innym przykładem popularnego debiutu, nawet takim, który ja bardzo lubię, jest 17-22. No i w warcabach często w debiucie już w pierwszym ruchu się ludzie decydują na wymianę, bo ta wymiana zmienia bilans temp. No i tu też możemy sobie wtrącić taką małą lekcję. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tempach? Zdobywając tempa, co osiągasz? Zdobywając tempa? Mhm. Przestrzeń zdobywam. Raz, a dwa? Co ci dają ten bilans temp do przodu, ten dodatni bilans temp, jak wymieniasz do przodu, przesuwasz się głębiej? To, że jestem bliżej damki. No. Bliżej damki, podstawowa sprawa. I mając 20 pionów, no tych wymian się nie unika, a nawet bardzo często ich się szuka. I taka wymiana realizowana do przodu, bo wasz kierunek bicia jest w kierunku do przodu, jeszcze do środka, do centrum tutaj, zmienia ten bilans temp. I opowiadałem o tym, jak się tempa liczy. Piony w pierwszym rzędzie mają jeden punkt, piony w drugim dwa punkty i tak dalej, i tak dalej. I gdybyście wy teraz chcieli po tej wymianie policzyć, jak się zmienił bilans temp, to byście mogli się młotkiem po czułych miejscach tłuc przez godzinę. To nie ma najmniejszego sensu, bo tego liczenia pionów jest bardzo dużo, tak? Zamiast tego ty możesz wiedzieć, jak się ten bilans tempa zmienia po pojedynczej wymianie i od razu powiedzieć, że czarny ma na przykład tyle temp więcej. A robi się to bardzo prosto. Zobaczcie, czarny zagrywa 17-22 i wskutek wymiany znikają z planszy dwa kamienie. Zaznaczysz pola, z których zniknęły kamienie przez wymianę? 28-11. 28 biały był w którym rzędzie? Tym. Piątym. Piątym. Czarnych 11 w którym? Trzecim. Dobra, matematyka. 5 minus 3? 2. Czyli czarne zdobyły ile temp? Jedno. No co, no bo zrobiły ruch, tak? Więc nie mogły zdobyć dwóch, bo wiesz, ruch zmarnowały. Po ruchu czarnych. Gdyby nie było wymiany, to partia by się toczyła dalej, tak? Czyli jest bilans równy. Liczymy po ruchu czarnych. Taką wymianą zdobywa się dwa tempa. Żeby w warcabach bilans temp się zmienił nieparzyście, musi być taka sekwencja wymiany, że poddajesz jednego pionka, bijesz jednym ruchem dwa i przeciwnik ci odbija jednego. To wtedy się zmieniają nieparzyście tempa. Ale jak robisz wymianę jeden za jeden, to one się zawsze zmieniają parzyście. Czyli takim wybiciem zyskałeś w tym momencie dwa tempa. Czarny zyskały dwa tempa. Czy to coś strasznego? Nie, bo tego pionka też zawsze można wymienić, ale nie ma się co z tym spieszyć, tak? Bo walcząc o tempa chciałoby się na przykład wybić czy 33-28, czy 31-27. Ale zalecaną drogą do tego, żeby którą wykonać przed wymianą, jest wyciąganie tych pionów, które jeszcze wyciągnąć możesz. Czyli na przykład 37-32, 41, 46 i dopiero potem wymieniać gdzieś, tak? Żeby piony dociągać do zwartej pozycji i nie wychodzić od razu na piątą linię. Dlaczego? Dlatego, że taka wymiana daje przeciwnikowi od razu jakąś informację. Bo jak postawisz piona na piątej linii,
to już on ma bardzo ograniczone możliwości pójścia dalej. I często słabe. Mhm. A my nie chcemy się zdradzać z tym, co będziemy grali. Więc najpierw dociągamy te wszystkie siły z tyłu i dopiero się decydujemy na jakieś tam wyjście. To takie wtrącenie. Przy okazji niektórych różnych wymian sobie będziemy sprawdzać, jak ten bilans temp się zmienia. Popularny ruch 37-32. No i skoro czarne rozwinęły się od strony swojego krótkiego skrzydła, wymieniły 11-22, to też najczęściej w debiucie zaleca się taką konsekwencję rozwoju pozycji. Czyli rozwijasz się na jednym skrzydle, to skończ rozwijać to skrzydło i dopiero zajmij się drugim. Więc nie ma sensu teraz grać 19-23, tylko zająć się tymi polami na przykład 11-17. No i jakiego słabego piona możesz wprowadzić teraz do gry? Siódemkę na 11. A możesz mniej aktywnego piona niż 7 wprowadzić? No niby 6, ale chciałem już olimpik ustawić. Okej, okay. Olimpik się przydaje wtedy, kiedy masz klasykę, czyli to obustronne związanie w centrum. Teraz nie wiesz, czy je będziesz miał. Tak? Bo na razie nie ma piona 28. Poza tym, jak wyprowadzisz teraz 6, to zawsze masz jeszcze 1, która na 6 może przyjść. No a jak wyprowadzę 7 na 11, to 1 na 7 może przyjść. Tak, tylko teraz tak. Jeżeli po 7-11 nie uda ci się wyprowadzić 6, to 1 zostanie też taka trochę kiblująca z tyłu. I zobacz na możliwości piona. 7 może się przesunąć bardzo ładnie do centrum podwójniku, a 6 zostaje na tej linii. Tej, która jest trochę dalej od centrum. Znaczy ja rozumiem, o co ci chodzi. Generalnie tę ideę to ja kumam, tylko ja i tak tą 1 zaraz widzę, że ona tam nie pójdzie. Nie zawsze ci się to uda. I aha, warto no robić dobra. W danej pozycji najlepsze ruchy pozycyjne. Tutaj zagrać 6 jest lepiej. Po prostu lepiej. No dobra. Bardziej elastyczne dla twojej pozycji. Co więcej, zobacz, jeżeli byś chciał ustawić piramidę, to zobacz, że po 6-11 możesz zagrać 12-17, jeszcze jeden ruch i już masz piramidę. Okej. Okay. Po 7, okej, okay, też zagrasz 12-17-8-12, ale wtedy się realizuje to, co mówiłem, czyli już więcej pionów kibluje tutaj w narożniku i są gorzej okay. rozwinięte. Więc w tym debiucie zawsze się gra 6-11. No i można się rozwijać w taki tradycyjny sposób, jak pokazałem, 41-46, potem najczęściej jakieś 8-12-17 czy 8-7-12, różne tutaj są warianty w tym debiucie. Natomiast ja bardzo lubię takie zejście 31-26, bardzo często to gram. Dlaczego schodzę na bandę? Ano dlatego, że taki pionek 26 może być fajnie wykorzystany przeciwko takiej współpracy pionów 16 i 22. Do pewnego rodzaju pozycji związanej, o której zaraz ci powiem. Czarne grają 12-17. Ja wychodzę 36-31. Wyciągam słabego bandowego piona. No i teraz taką niedokładnością ze strony czarnych mogłoby być zagrać właśnie 7-12. Okay. Dlatego, że ja mam taki ruch 32-27. I ustawiam... paraliż. Słucham? I paraliż jest. Tak, powoli wiąże mu jego krótkie skrzydło. Bardzo ograniczam możliwości jego gry na tym skrzydle. I niedokładnością jest to 7-12. Powinno się grać 8-12. Dlatego, że po moim zejściu 32-27, kiedy ja grożę jeszcze zablokowaniem tej dziury na polu 36, czarne mogą oddać jednego piona, drugiego piona i wziąć dwa. Otworzyć pozycję, przełamać to i oswobodzić swoje długie skrzydło, krótkie skrzydło. I to jest bardzo fajny debiut, po którym są niesamowite możliwości kombinacyjne. Ja uwielbiam go grać i bardzo fajny. Może kiedyś na wyższym poziomie się pouczymy, jakie tutaj są plany gry. Mega, mega fajny. Bardzo lubię. Natomiast przeanalizujemy sobie po tej niedokładności 7-12, zejście 32-27, no i taki ruch, powiedzmy, dobra, zagramy 1-7, no to już nie postawimy olimpika, no i często tutaj mogło być tak, że ktoś początkujący ci zagra taki ruch typu 2-7, na pozór wyglądający całkowicie normalnie, a będzie dla nas bardzo fajnym edukacyjnym ruchem, bo to jest ruch dosyć słaby pozycyjnie, nawet może mocno słaby, który już może powodować w tym szóstym posunięciu, że czarne będą miały ogromne problemy w tej partii, żeby ją zremisować.
I my dopełniamy dzieła zniszczenia, bo czarny grozi nam oddaniem tych dwóch pionów i zrobieniem tej wymiany 2 za 2, co pokazaliśmy przed chwilą. Co musimy zrobić, żeby uniknąć, tak jak zaznaczyłeś? 41-36. I to jest temat naszej dzisiejszej lekcji z gry pozycyjnej. Ta formacja. Trzy piony rogatka. Z czwartym na 26. Rogatka. Z języka rosyjskiego pochodzące chyba słowo. U nas oprócz rogatek kolejowych, nie wiem co jeszcze się tak nazywa. To jest dokładnie tak. W anglojęzycznie nazywamy to fork, czyli widelec. Taki. Z dwoma tylko szpikulcami, ale zawsze. Rogatka jest figurą, strukturą, która wiąże przeciwnika. Natomiast, żeby ona działała, właśnie jest ważna współpraca tych pionów. 16 i 22. Dlaczego? Jakiego ruchu bardzo ważnego czarnym teraz nie daje rogatka? Jakiego ruchu nie daje? Tak. Czego nie mogą teraz zagrać czarne? Znaczy, no, nigdy tak nie będą mogły zagrać, bo będziemy mieli dwa bicia takie. Zgadza się. I jeszcze jednego. Takiego nie mogą, bo tu bijemy. No tutaj poświęcamy pionę, tak. To odpadam, to dawaj dalej. Czego jeszcze nie dają? No, tu już nie ma więcej ruchów. Tylko tak albo tak. No dobra. Oczywiście nie można wyjść 18-23, bo od razu oddajemy dwa piony. I co najważniejsze, nie można się tutaj wybić. Bo bijemy tu i po biciu, potem tu i tu i bijemy jeden tu. Jeden za dwa. Tak jest. I to jest właśnie największy problem gry przeciwko rogatce. To, że nie można wyjść, bo od razu potem jest jeden za dwa. I to jest właśnie potrzeba posiadania tego piona 16. Teraz wyobraź sobie, że czarne by nie miały tego piona 16, to mogłyby wyjść tutaj na 28. Dlatego no jak tak. Uda się ustawić rogatkę i jest ten pion 16, to ona bardzo często jest silna. I teraz tak. Ustawiłeś rogatkę. To znaczy, że twoje siły po lewej stronie chcą blokować przeciwnika siły na tej samej stronie planszy. I ty tej rogatki też za bardzo nie masz jak dalej ruszyć. I żeby ocenić teraz, czy związanie jest dobre, czy złe, musisz policzyć, ile pionów z każdej strony jest w to związanie zaangażowane. Powiedz mi, ile twoich pionów jest zaangażowane w związanie rogatką, a ile pionów przeciwnika? No co, 4 piony, tak? Moje. Dobrze. I teraz od razu dochodzi kolejny temat takiej wiedzy teoretycznej. W rogatce patrzymy na główną linię. I patrzymy, czy jakieś nasze piony na tej głównej linii się znajdują. Im mniej, tym lepiej, bo je bardzo ciężko będzie wprowadzić do gry. Tak. Tutaj jest jeden, 46. Mhm. Zdarza się, że na arcymistrzowskim poziomie gra się rogatkę z dwoma pionami na linii głównej, bo bardzo dobremu przeciwnikowi no nie wstawisz rogatki z jednym albo bez pionów na linii głównej. Więc to jest jeszcze dopuszczalne i to są takie trudne rogatki wymyślone przez holenderskiego mistrza świata Tonasa Ibransa. Tutaj jest jeden pion i jego najczęściej wyliczamy do bilansu związania. Te, które są na głównej linii. Czyli możemy uznać, że zaangażowane białe w związanie jest 5 pionów. A czarnych? Okej. Okay. Na pewno te. Mhm. Jeszcze coś. Ten. I. Co, i ten? Dokładnie. No bo ani 18 nie wyjdziesz, a, no tak, bo jeszcze nie wyjdziesz. Więc te wszystkie piony są związane. Czyli naszych było związanych 5, a przeciwnika jest związanych 2, 4, 6, 8. Czyli bilans jak gdyby w związaniu jest plus 3 dla nas. W sensie 3 mniej zaangażowane nasze piony, plus 3 przeciwnika. Więc związanie uważamy za korzystne. Okay. I to jest wyjście do dalszej analizy i rozgrywania tej partii. Czyli białe stwierdzają, ok, dla mnie związanie jest korzystne, ja chcę je utrzymać. A dla przeciwnika związanie jest niekorzystne, więc będzie chciał je przełamać, wyjść z niego. I może to zrobić na wiele różnych sposobów. Natomiast takim najpopularniejszym planem gry dla kogoś, kto jest związany rogatką, jest zajmowanie centrum. Musi walczyć o te pola 23-19, może nawet wyjść na 28. A ty analogicznie, co chcesz mu nie pozwolić zrobić? Nie pójść na pola 23 i 28. Zgadza się. Czyli ty musisz rozbijać jego centrum. I to jest
Teoria związana ze związaniem rogatką, która się wydaje tak prosta, a potem dopiero odsłania całe arkana gry. Bo wyjść z rogatki możesz przeciwnikowi wystarczy drobną nieuwagą. Na przykład, wiesz, zagra jakieś 6-11, ty byś zagrał 34-30 i już przeciwnik może wyjść z rogatki. W jaki sposób? W jaki sposób? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Staram się zadawać tylko dobre pytania. Nie widzę. Odpowiedź brzmi nie widzę. A podpowiedź brzmi wyjść z rogatki można przy wykorzystaniu wymian. Więc poszukaj wymiany dla czarnych, która pozwoli przełamać tę pozycję związaną. Aha. Chwila. Szach, piszesz, tutaj są przynajmniej numery pokazane, a co, Zbychu bez numerów? Jedziesz? Nie, mam numery. To nie wiem, co to. Anyways, bardzo dobrze. Chochlap, no nie, tam nie możesz wyjść, bo wpadasz 1 za 2 właśnie, bo potem jest 27-21. Oddajesz jednego pionka białym i bierzesz 2, więc tak nie możesz przełamać tej rogatki. Anyways, bardzo dobrze, ale tam nie wychodzi 2 za 2, tylko trochę więcej. W ostatecznym... No nie widzę, jest... no. Tu nie mogę cały czas, bo zbicie, no bicie, tu, tu i tam, nie? To podpowiedź mała z mojej strony, to jest wymiana 3 za 3. Czyli czarne oddają 3 piony, biorą 3. Też mi podpowiedź. Przynajmniej wiesz, że nie oddajesz na początku jednego piona, tylko pewnie więcej. Bo nie masz jak oddać jednego rozsądnie, bo 16-21 można od razu odrzucić. No nie wiem, nie widzę. No. Ha, i potem tu, i na końcu jest tu, tu i tu, dobra, no. I przełamujesz pozycję, wychodzisz z pozycją, która jest bardziej centralna, ma więcej temp. I to jest bardzo ważne. Przez długie lata grano rogatkę, natomiast w pewnym momencie odeszli od tego arcymistrzowie, twierdząc, że ciężko uniknąć z niej wyjścia, jeżeli grasz przeciwko dobremu przeciwnikowi, a po wyjściu z rogatki, to najczęściej strona, która była wcześniej wiązana, otrzymuje lepszą pozycję. Ma więcej temp, bardziej kamienie w centrum. I to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o związanie rogatką, bo jednocześnie grając rogatkę, ty ponosisz jakieś ryzyko. Bierzesz na siebie to ryzyko, że przy wyjściu z pozycji możesz dostać gorsze ustawienie. Bardzo fajna sprawa. To jest jeden z takich podstawowych sposobów wyjścia z rogatki, a drugim by była na przykład taka kontynuacja, powiedzmy coś takiego, takiego. O, teraz jest prościej. Jak teraz? Mogą czarne wyjść z rogatki? Teraz jest prościej, mówisz? Aha, no teraz wystarczy zagrać tak, tak. I potem bijemy tu. 2 za 2, taka wymiana. Dlatego te kamienie centralne 19-23 tak ważne dobrze rozbijać. Więc nie chcemy teraz zagrać 34-30 i dać przeciwnikowi taką możliwość. Z drugiej strony nasz przeciwnik też nie chce ruszyć tego piona z 1 na 6, no bo to jest ruch, który okej, na chwilę mógłby dać mu szansę jakiegoś wyjścia z rogatki po naszym błędzie, ale zakładamy, że błędu nie zrobimy. Chce od razu walczyć o to centrum i zagrywa 19-23. No i wiadomo, jaki jest jego plan. Za chwilę będzie chciał zagrać 14-19, no i szukać za chwilę tych wymian 17-21. Wymieniamy. Super. 34-29, wymiana. No i pytanie teraz, w którą stronę pobić? Czy do bandy, czy do centrum? Zakładając opcję bicia do centrum, może być nam bardzo trudno taką rogatkę utrzymać w niektórych przypadkach, bo
Ten pion 29 to też jest taki pion, którym my dalej nie będziemy w stanie zagrać. I jeżeli przeciwnik zagra coś w stylu 14-19, my poczekamy, on 10-14, my gdzieś tam zagramy, on 1-6, my zagramy, to w tej pozycji znowu może wyjść z rogatki. Wymianą. No właśnie. W jaki sposób? Myślałem, że nie spytasz. Nie ma tak łatwo. Fan klapeczek, jak w Holandii mówią na rogatkę? Nie wiem po holendersku, nie znam w ogóle holenderskich określeń. Z nimi zawsze po angielsku rozmawiam na temat pozycji. No właśnie, coś miałem Holendrom wysłać, obiecałem. A, dobrze mi przypomniałeś. Analogicznie do tej pierwszej, 3 za 3, trochę inaczej. Co? Podobnie do tej pierwszej wymiany 3 za 3, ale trochę inaczej. Wszyscy widzę znają dzień dobry holenderskie chuje morchen. No, von Waldhofen to światowy człowiek jest. Widzę właśnie, widzę. Hexstelling. Starogatka? Hexstelling? Pierwsze słyszę. Znaczy, wiesz, no po angielsku to nazwa własna nie tłumaczy się pewnie z rogatki, tylko z czegoś innego, od właśnie widelca. Dlatego fork, ale nie, nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o tę rogatkę kolejową, to pewnie tak w takim razie, ale nie znam słowa. G to jest half Holandii, no tak, dlatego arcymistrz holenderski, który wygrał teraz Puchar Świata Drancy Open, pisze się Groenendijk, a czyta się Groenendijk z tym jeszcze gardłowym H. Natalia to specjalistka od holenderskiego, to wam wytłumaczy. Hardkorowy Wiesiek, dziękuję ci bardzo. No dzisiaj mamy ostre niki followujące kanał Checkers Online TV. Była kreatywna owca, teraz... Ja się nie mogę skupić, pokaż to, bo szkoda czasu. Ta sama wymiana co wcześniej, czyli oddanie dwóch pionów. Już powinieneś wiedzieć. No, czyli to. No. O. I jeszcze jednego i brać trzy. A, to. Gra i buczy. I to jest wymiana, której trudniej uniknąć niż tej pierwszej, co sobie pokazywaliśmy. Dlatego dosyć odpowiedzialnie trzeba stawiać tego piona na 29. Tutaj oczywiście akurat w tej pozycji byłoby to, myślę, nawet bardzo dobre, to co zaproponowałeś, ale edukacyjnie pokażemy sobie trochę inne rozwiązanie. Czyli pobijemy z 39 na 30. I owszem, teraz przeciwnik może znowu próbować nam wymienić tego kamienia 20-24, bić do centrum, ale też sobie rozbija wtedy już te dwa piony 20-14. My możemy albo wtedy na 29, albo jeszcze dociągnąć 44 i wtedy jakoś wymieniać. No mamy różne opcje. Tutaj w tym edukacyjnym przykładzie ja będę robił nie najlepsze ruchy ze strony czarnego, po to, żeby zrozumieć sam motyw działania rogatki. Ok? Ok. I samo to, że przeciwnik na samym początku partii wyciągnął z dwójki na siódemkę, już było tą słabością, o której pamiętasz, mówiłem. Pamiętasz, jak rozwiązywaliśmy kombinację, gdzie wpuszczałeś na damkę i mówiłem, spójrzmy na pola damkowe, na które możemy pobić? Tak. No i teraz, czy ta dwójka jakoś nie wygląda podobnie do tamtej pozycji? Nie. Troszkę powinna wyglądać podobnie. Bo od dwójki... Nie wygląda. Możesz bić przez 13, przez 22, z pola 31. Ej. I to nas prowadzi do wniosku, że jak masz rogatkę, to możesz dzięki niej kombinacyjnie, oddając jakoś 27-21, lądować na damce na polach 2 lub 4. No to rozumiem. I ruszanie dwójki i czwórki
przeciwko rogatce jest bardzo ryzykowne, a najczęściej złe. Dlatego ta rogatka jest teraz przepotężna w tej pozycji. No dobra, zakładamy, że nasz przeciwnik zagrał 20-25, tak nas tutaj przeatakował. No, trzeba bronić tego piona oczywiście, tak? Nie ma nigdzie, gdzie nim wychodzić. 44-39, bicie 39-30. Wychodzi jakoś 15-20. No i za chwilę znowu będzie nam chciał zaatakować 20-25. No ale my nie mamy pionka na 44, żeby przyjść do obrony i właśnie chciałem się zapytać ciebie o propozycję posunięcia. Jahugu, dziękuję bardzo, followka. Zagrałeś i przegrywasz partię. Pytanie jak? Jakieś dziurska. Wpadłeś na uderzenie nowicjusza. Nowicjusza powiadasz. Aha, poczekaj. A, no przecież tu jest. Tak. Mówiliśmy, że nowicjusz jest zrobiony najczęściej wzdłuż linii głównej, ale bardzo często wzdłuż tutaj linii tej dwójnika również. Przeszkadzał pion, tym... oddanie 16-21, drugiego i bijesz 3. Więc 54-4 nie jest najlepszym rozwiązaniem. Możesz z powodzeniem zagrać, tutaj zawsze musisz też trochę uważać. A to fajny przykład bardzo zrobiłeś, wiesz? Czy on działa, czy nie działa? No działa. Tutaj mogą wyjść z co najmniej lepszą pozycją, a może nawet wygraną czarne. Zrobiłeś masę dziur w pozycji. Dzięki Berda za suba. Czyli co, jednak 49-44, tak? Najbezpieczniej. No tylko znać kombę. Dla czarnych tutaj jest jednak? Tak. Jak już zagrałeś taki ruch, to znajdź. Nie trudno. Na pewno to jest komba? No ja widzę, to chyba tak. No nie wiem. Najpierw myślałem, że może coś z tej strony przejdzie, to pierwsze co liczyłem. I gdyby przeciwnik pobił na 28, to tutaj też w sumie idzie do wymian, bo możesz tak poddać, 20-24, raz, dwa, trzy, cztery, bije, jeszcze zrobić jeden za dwa. Jest pion więcej u czarnych, ale tego 34 się nie do obrony. No właśnie, ale na szóstkę jeszcze mogę zbić. Drugą opcją jeszcze było tutaj oddać, dwa, czyli cztery w sumie i piątego, i objechać tak, jak z półksiężyca, 5 za 5. Ale to też nie prowadzi do wygranej, a no nie ma komby żadnej, a nie, no jest komba po tym na 6. Tylko teraz oddajesz najpierw tutaj, 22-28 i dopiero, to tutaj byś jeszcze wygrał. Czyli okay. Tędy też miałeś opcję wyjść, ale taka prostsza, to tutaj. Przez chwilę nie patrzyłem, bo czytałem czat, co się stało? Aha, no. Taka prostsza opcja wyjścia z półrogatki tutaj. Z rogatki. Półrogatki, potem się będzie łączyć. I co dalej? No pewnie... Tu. No. Oddaliśmy 3, bierzemy 4. No i tego piona wcale nie musi być tak łatwo zabrać białym. Tutaj już jakieś takie linie obrony możesz mieć, dlatego to by była najlepsza opcja dla czarnych. No i dlatego trzeba ten wariant od razu odrzucić z tym graniem 43-39. Można tutaj zagrać albo 49-44 jak najbardziej, ale można też. Ale można, to można też. I to zagramy w wariancie naszym edukacyjnym. 30-25. Czyli schodzimy na bandę.
No i przeciwnik chce walczyć o centrum, o 19 i 23. To jak teraz zagra? Zagra 13 na 19. I to jest ruch, który aż się prosi zagrać pozycyjnie, ale który przegrywa kombinacyjnie bardzo szybko, bo co robimy? No bo jest ta dziura na 13. No właśnie. I po prostu gramy... A nie, zaraz. No dobrze, gramy tu. I... A nie, bo musimy tu zbić. Większość, tak. No dobra, no wygrywamy partię. Czyli nie może zagrać z 13. To jest dla niego duży problem. Bo teraz tak, z 14 nie może, z 13 nie może. 1-6 nic nie wnosi do pozycji. No jedyne, co mu zostaje, to 20-24. I to jest taki typ pozycji, który wiąże, uzależnia od siebie te dwa kamienie, 22 i 24. I je bardzo łatwo połączyć kombinacyjnie. O tym wspominałem, wydaje mi się, wcześniej. Tak, natomiast teraz, jeżeli byś oddał jednego, wziął dwa, to co gra czarny? Tak. I co? Wychodzi z rogatki, ma centrum, zaraz pobije na 24. Tobie ta rogatka zostaje jako bezużyteczne piony na bandzie. Pozycja czarnych jest dużo lepsza. Tak? No. Więc odrzucamy ten wariant. No z drugiej strony on zaraz będzie się tutaj gdzieś ładował w centrum w okolice 23. No i możemy mu tego piona 24 wyeliminować, bo teraz gdybyśmy zagrali 40-34, to znowu niestety przegrywamy. Dlaczego? Dlaczego? No po pierwsze 24 na 30 się narzuca. To z jakiegoś powodu powinno być dobre, ale niekoniecznie. No jejku, jaki... Aha, nie, dobra. Albo to, albo... Dobra, to na pewno nie. Nie, no z tym motywem 24-30 dobrze szedłeś. No wiem, tylko... I wykorzysta ideę, którą już wcześniej zaproponowałeś. Tyle idei dzisiaj proponowałem, że wiesz, że nie wiem, o którą ci chodzi. Przebieraj jak w talii kart, szukaj tej najlepszej. Widzisz, jaki masz teraz wachlarz możliwości? To już nie są pierwsze partie warcałów, jak tylko było. Opozycja. Teraz to już możesz wybierać. No dobra, no... Uderzenie nowicjusza, jak robiłeś? Dobra, zrobimy tak. Wiem o co ci chodzi. Tak. Oddałeś 3, wziąłeś 4, wygrywasz. Więc gramy białymi, wybijając tego piona 24, 33, 29. No i coraz bardziej utrudniamy przeciwnikowi zajęcie tych centralnych 19 i 23. No ale przeciwnik jest niesamowicie uparty i chce zagrać 14 na 19 i tu się umacniać. I to jest moment, w którym on już tę partię przegrywa. I to przegrywa pozycyjnie, dlatego że ty też przy okazji związania grasz dobrze kombinacjami. I co byś teraz proponował zagrać, zdobywając jeszcze więcej przestrzeni w tej pozycji? No może by coś wymienić. Tu i tak zbić? I to jest bardzo dobre pojęcie. Ja tutaj zaproponowałem trochę inny wariant, czyli że przeciwnik by wybił tego piona na 14-20, jak sobie tak przesuwałem pionki. I dokładnie, zająć pole 24. I to pole w warcabach nazywamy klinem, natomiast najczęściej, kiedy przeciwnik ma jeszcze tutaj pionka na 25. Ten pion 24 jest świetnym z uwagi na to, że on może nam służyć do wyrwania pionka 13 i zrobienia tych kombinacji damkowych. I przy okazji przeciwnik z tym 24 nigdy nic nie zrobi, jak nie ma dwójki. Bo dwójka tworzy oparcie kolumny do jego wymiany. Oj. I teraz zobacz, że możliwości przeciwnika to tylko grać tymi czterema pionkami i atakować tego klina w jedną albo w drugą stronę. I partia przykładowo może się jakoś tak potoczyć, żeby trochę przyspieszyć. Tak. Przyjdzie gdzieś tutaj, ty sobie tu dojdziesz. Zaatakuje ci jednym, przyjdzie drugim, tak. Wiesz, ty czekasz po prostu na niego,
Powiedzmy, że tu zaatakuje. Zostaje mu tu ruch. Czekasz. Koniec partii. Jedyny ruch, jaki mu zostaje, to wyjście tym 22-28 albo oddanie piona 16-21. Dzięki związaniu wygrałeś partię. Masz piona więcej. I kończysz tę pozycję i wygrywasz. Jak często tego typu partie się wygrywa? Znaczy wiadomo, że to bardzo uproszczoną wersję dałeś, ale bardzo no, tak mówię mniej więcej. Ale myślę, że nawet do kategorii drugiej i pierwszej bardzo często. Dzięki rogatce i właściwemu wykorzystaniu bardzo często. Jeżeli Natalia napisała, że była tam kombinacja dla czarnych po drodze. Może i była. Zaraz zobaczymy gdzie. Pewnie przy którymś ataku. A, z tymi moimi odkładaniami. Nie wiem gdzie. A nie, napisała jednak, że nie. Ojejku, ale... Fopa, mistrzyni świata, daj ta spokój. A nie, zaraz, piszę na samym końcu. Może na samym końcu napisała. Raz, dwa, cztery, pięć. No nie, nie było chyba Natalka. No nie, bo nie przechodziła ci ta 17-21 w żadnym momencie. Jezu. No nie, chyba nie. Nie słuchajcie mistrzyni. No i co, ogarnięte. Nie takie trudne. 17-21 i 18-22. A, teraz. Dobra, faktycznie. A, jest i na 45 kończymy. No, widzisz? No to teraz po prostu zamiast tego ruchu zagrasz coś w stylu tego ruchu i już wygrywasz, tak? Ale tak, trzeba być uważnym do końca. Ja zagrałem taki neutralny, żeby nie wychodzić na czwartą linię. No i faktycznie, dymy, 17-22. Oddajemy dwa piony, oddajemy trzeciego, czwartego. Widzicie, nawet w wygranej pozycji trzeba się do końca pilnować. I teraz to białe by musiały oddać i szukać remisu z pionem mniej w tej końcówce, ale byłoby ciężko. Mistrzyni świata i taki babol. No jednak miała rację, zobaczcie. Zwracamy honor, zwracamy honor. Ale pamiętajcie, no, nie tworząc tylko tych dziur, bo już wcześniej się też na to nadzieliśmy, wystarczy taki ruch na przykład i już tutaj żadnych komp nie ma. Można spokojnie tę partię wygrać. Proszę mnie przeprosić. Przepraszam Natalię Sadowską. Dobra, zaliczone. To jest tyle teorii, co chciałem tobie na tej naszej dzisiejszej lekcji pokazać. Ciekawa jest gra pozycyjna? No na pewno dużo bardziej wolę pozycyjną niż liczenie tych cholernych kombinacji cały czas, bo to, kurczę, no, bo ja sobie tak porównuję to do szachów cały czas, no nie, że w szachy gram, przesuwam te figury i tyle, nie, to, i wiem, że w większości pozycji nie ma co liczyć żadnych kombinacji, a w warcabach trzeba to po prostu robić cały czas praktycznie. No ale przy całej twojej drodze szachowej, to... różnych motywów taktycznych, poznałeś tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy i po prostu też masz intuicję pozwalającą ci wiedzieć, kiedy co jest, a kiedy czego nie ma, nie? I musisz intuicję wypracować też w warcabach po prostu grając. I będziesz mniej więcej czuł, czy jest ta pozycja, czy w tej pozycji jest kombinacja, czy nie. I wiesz, to przejdziesz czasem, ale na początku no, musisz po prostu patrzeć na komby. Teraz jeszcze taki niuans, dobra. Gdyby był ruch białych, tutaj bardzo fajnie też kombinacje działają, bo zawsze możesz 24-19 oddać, 27, jeszcze jakoś to wybić, usunąć tego 22 i tutaj... A, i na dwójce zbić. Te kombinacje cały czas stoją. Co, jakaś partyjka na koniec? Mogę zagrać.